jeżeli będziecie trwać w nauce mojej. Dokładnie pamiętacie, mówiliśmy, że można przetłumaczyć, jeżeli będziecie mieszkać w moim słowie, poznacie prawdę i będziecie wolni. Wczoraj mówiliśmy o Bogu, o prawdzie o Bogu. Mówiliśmy o tym, że często można kłamać na temat Pana Boga i dlatego wielu Go porzuca, odchodzi od Boga, bo źle o Bogu słyszy i nie są przez to wolni. Dzisiaj chcemy się zatrzymać w Słowie Bożym po to, żeby poznać prawdę o nas i żeby być wolnymi. Żeby móc właściwie się rozwijać, wzrastać do wolności, a wolność jest potrzebna do tego, żeby kochać, potrzebujemy tak naprawdę czterech miłości. O tym mówi Słowo Boże w różnych miejscach. Każdy człowiek potrzebuje czterech miłości, żeby właściwie wzrastać. I one mniej więcej są ułożone w takim chronologicznym ciągu, w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Najpierw potrzebujemy miłości mamy. To jest ta pierwsza miłość, która sprawia, że pojawiamy się we wszechświecie fizycznie, realnie, właśnie pod jej sercem. To jest nasz pierwszy kosmos, w którym żyjemy. Tam jest najbezpieczniej. Miłość mamy jest totalna, miłość mamy jest absolutna, miłość mamy jest bezpieczna i bez tej miłości trudno żyć. Pamiętam rozmowę z kobietą, siostrą zakonną, która miała już prawie 90 lat. Była to taka rozmowa w czasie rekolekcji, przyszła do mnie i mówi: chciałabym, żeby ksiądz o tym opowiadał wszystkim młodym dziewczynom, żeby nigdy nie dawały swoim dzieciom odczuć, że ich nie chcą. Kiedy byłam małą dziewczynką, nasza rodzina musiała uciekać na Sybir. Zostaliśmy zesłani na Sybir. Tam były trudne bardzo warunki. Urodziła się moja młodsza siostra, było nas kilkoro w domu. Bardzo ciężkie warunki. I moja mama, ponieważ byłam już starsza, oddała mnie do sąsiada, który nie miał dzieci. Tak naprawdę to mnie sprzedała, bo wiem, że otrzymała za to pieniądze. Dzisiaj rozumiem, że to chodziło o troskę o mnie, żeby mogła się właściwie wychować, żeby mogła się zaopiekować młodszym rodzeństwem. I zaraz tego samego dnia zorientowała się, co się stało i wszystko to odkręciła. Ja wróciłam do domu, ona oddała te pieniądze sąsiadowi, ale przez całe moje życie mam ranę w sercu i świadomość, że mama mnie nie chciała, że mama mnie nie kochała, że mama mnie odrzuciła. Jako siostra zakonna przeżyłam już dziesiątki rekolekcji i bardzo ciężko było mi usiąść przy mamie, kiedy umierała, i z takim pokojem w sercu jej przebaczyć. Rana odrzucenia pozostaje na zawsze. Każdy z nas potrzebuje tej pierwszej miłości, miłości mamy. Ale to jest miłość niewystarczająca. Potem pojawia się miłość taty, druga miłość, bardzo ważna. Ona jest inną miłością, ona trochę się pojawia później właśnie. Ona jakby pokazuje młodemu człowiekowi, że ten człowiek nie jest mamą. Pokazuje, że ten człowiek jest sobą, osobą. Tata trochę inaczej kocha, stawia pewne wymagania, określa granice, zaprasza do wzrastania, do tego, aby nie pozostawać na tym miejscu, na jakim się jest. I oczywiście różnie bywa z naszym ojcowskim kochaniem, z kochaniem naszych ojców, nas. Pamiętam taką dziewczynę, miała 24 lata, dokładnie zapamiętałem, przyszła do kancelarii parafialnej po metrykę chrztu. Chciała wyjść za mąż. I kiedy spisywałem dane, w pewnym momencie ona zaprotestowała: ale przecież to nie są dane mojego ojca. Ja mówię: no ale nie mogę inaczej zapisać, bo tak jest w metryce, to jest urzędowy dokument. Poszła, po 4 dniach wróciła. Okazało się, że jej mama była za granicą i przez telefon powiedziała jej po 24 latach, że to rzeczywiście nie jest jej ojciec, że jej ojcem jest ktoś inny. Nie było ślubu. Ta dziewczyna nie wiedziała, kim jest. Ta dziewczyna nie znała własnego ojca, nie znała własnej tożsamości. Czasem się tak zdarza, niestety. To jest dosyć brutalne doświadczenie, ale chciałem je pokazać, abyśmy sobie uświadomili, jak ważna jest rola taty w naszym wzrastaniu.
Bo tato ma tak naprawdę dwie rzeczy do zrobienia jako ojciec. Wobec syna jedną i wobec córki drugą. Wobec syna ma dać odpowiedź na pytanie jego serca. Każdy mężczyzna ma takie w sercu pytanie, czy jestem mężczyzną, czy jestem prawdziwym mężczyzną. I ojciec ma dać odpowiedź, tak, masz wszystko, czego potrzeba, żeby być mężczyzną. I to nie chodzi o to, że siadają przy stoliku i któregoś dnia tata mu to mówi, ale przez całe życie w taki sposób wychowuje syna, w taki sposób go wspiera, żeby ten syn usłyszał odpowiedź, tak, masz wszystko, czego potrzeba, żeby być prawdziwym mężczyzną. Czasem ta odpowiedź jest zła, że jestem niezadowolony z ciebie, dałeś plamę, wstydzę się ciebie i wtedy to serce męskie bardzo krwawi. Dostało złą odpowiedź, negatywną, nie stać cię na to, żeby być prawdziwym mężczyzną, a czasem to serce nie dostaje żadnej odpowiedzi, ponieważ nie ma ojca, ponieważ nie ma relacji, ponieważ nie ma rozmowy. I stąd często ten chłopak szuka odpowiedzi na różnych dziwnych drogach i jego serce jest bardzo zabłąkane. I teraz rola ojca wobec córki, podobna, ma jej odpowiedzieć na pytanie, które nosi kobiece serce. A to kobiece serce pyta, czy jestem piękna, czy warto o mnie zabiegać. I oto tato ma dać taką odpowiedź. Tak, jesteś piękną księżniczką i warto o ciebie walczyć. Jestem z ciebie dumny, jesteś cudowna, jesteś wspaniała. Pamiętam takiego tatę, który po obejrzeniu jednego z filmów zabrał sobie córkę 15-letnią do kawiarni na kolację, dał jej pierścionek i powiedział, to jest pierścionek od ojca. Następny, który dostaniesz, to będzie pierścionek od twojego narzeczonego. Ta dziewczyna była tak wewnętrznie umocniona jako kobieta, że nie musiała szukać jakichś przygodnych znajomości, przelotnych relacji po to, żeby się upewnić, że jest kobietą, bo czasem ojciec nie daje tej odpowiedzi, bo czasem daje złą odpowiedź. Pamiętam też rozmowę z taką dziewczyną, która nienawidziła własnej seksualności, ponieważ kiedy dorastała, kiedy przeobrażała się z dziewczynki w kobietę, tato ją wyśmiewał. Wyśmiewał jej seksualność, jak ty wyglądasz, jaka jesteś garbata. I ona nienawidziła własnego ciała. Miała mnóstwo takich sznitów na nogach, na rękach. Po prostu nienawidziła własnej seksualności. Ojciec w pewnym momencie ją odrzucił. Odrzucił jej seksualność. Ona nie widziała siebie jako pięknej kobiety, a rzeczywiście była bardzo piękna. Tak więc rola ojca jest niezastąpiona w byciu tą miłością, która sprawia, że wzrastamy. Ale potrzebujemy jeszcze trzeciej miłości. Ta trzecia miłość to jest wspólna miłość taty i mamy, rodziców. Tej wspólnej miłości bardzo potrzebujemy. Wystarczy popatrzeć, jak małe dzieci bawią się zabawkami i w pewnym momencie widzą przytulających się rodziców do siebie, zostawiają te zabawki i biegną, żeby się w tym uścisku rodziców odnaleźć. To jest trzecia miłość, wspólna miłość taty i mamy. Dzisiaj wiemy, jakie to jest bardzo dramatyczne, jak wielu rodziców się rozchodzi, jak wielu rodziców nie mieszka ze sobą, jak pojawiają się nowe różnego rodzaju związki. To jest bardzo trudne dla naszego serca. Skąd się to bierze? Kiedyś sobie tak pomyślałem, że to jest tak naprawdę wielka teologia. Wiemy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I pomyślmy o tym, tak może niektórzy już o tym wiedzą, że Bóg, który jest Trójcą, tak sobie to opisujemy po ludzku, oczywiście to jest niewystarczające, w taki sposób niejako funkcjonuje, że ojciec kocha syna, syn kocha ojca i ta wzajemna miłość ojca i syna to jest Duch Święty. To jest jakby ta trzecia miłość. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ojciec pokłócił się z synem. To jest nie do wyobrażenia, ale wyobraźmy sobie, więc nie mają ze sobą relacji, czyli nie ma Ducha Świętego, nie ma tej trzeciej miłości. I podobnie jest, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga jakby w relacjach naszych ludzkich. Mama kocha tatę, tato kocha mamę i w ich miłości ogrzewa się dziecko. Ale kiedy mama nie kocha taty, tato mamy, jest jakiś rozłam, to nie ma tej trzeciej miłości, nie ma tej siły, która sprawia, że dziecko nie musi wybierać, że nie musi się zastanawiać, kogo wybrać, w którą stronę iść. Pamiętam taką rozmowę z 35-letnią kobietą, dojrzałą, dorosłą. Jej rodzice mieli po 60 lat i przyszła i mówi, proszę księdza, moi rodzice zwariowali, rozwodzą się. Mają już po 60 i oni się rozwodzą. Ona nie mogła tego znieść. Dla niej to był straszny ból. Ja się nie chcę w jakiś sposób rozdwajać.
bo ja nie wiem, za kim mam iść, za mamą, za tatą, ja chcę mieć ich obojga. To jest wielki ból, wielkie cierpienie. Co z tym zrobić, jeśli mama zawiodła, tato zawiódł, jeśli rodzice w jakiś sposób zawiedli, jesteśmy na straconej pozycji? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jest czwarta miłość, że jest miłość Boga, która jest źródłem wszystkich innych miłości i Pan Bóg jest w stanie tę miłość nam zapewnić. Dlatego zapraszam Was teraz do takiej swoistej modlitwy. Jeśli mama zawiodła, jeśli masz problemy w relacji do mamy, w Księdze Izajasza czytamy taki piękny tekst, że choćby niewiasta zapomniała o swoim niemowlęciu, o dziecku swego łona, to ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Bóg jest też kimś, kto kocha nas jak matka, może nam wynagrodzić, zapewnić to wszystko, czego nam mama nie dała. Więc prośmy na modlitwie o to, Panie Boże, ulecz tę moją relację, te deficyty związane z moją mamą. A potem, jeśli się tak staje, że tato nie jest tym, który stanął na wysokości zadania, to Słowo Boże mówi także w Księdze Izajasza, że góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Bóg mówi, choćby tato, który jest jak skała, ma być bezpieczny, silny, trwały, zawiódł, odszedł, nie zapewnił Ci miłości, to ja tę miłość Ci chcę dać właśnie dzisiaj. Proś o taką miłość. I jest też trzeci fragment Pisma Świętego. Jeśli nasi rodzice zawiedli, jeśli się rozeszli, jeśli w jakiś sposób tej trzeciej miłości nie otrzymaliśmy, to Słowo Boże mówi w taki sposób, choćby mnie opuścili ojciec i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Prośmy o to, aby Bóg przygarnął Ciebie, jeśli Twoi rodzice w jakiś sposób zawiedli, nie umiesz się odnaleźć w tej relacji z nimi. On jest w stanie Cię przygarnąć. On jest w stanie wszystkie deficyty miłości wypełnić. A wtedy, kiedy będę doświadczał pełni miłości, wtedy sam będę mógł kochać, czego Wam serdecznie życzę.